Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Anna Mazurkiewicz, jest ze mną również Oliwia Rzepiel i obie razem z Wolej Łyżwy Dobra Zabawa zapraszamy Was na trening Off Ice, który będzie skupiał się przede wszystkim na tajnikach rotacji w łyżwiarstwie figurowym. Na spokojnie wytłumaczymy sobie kilka podstawowych rzeczy związanych z rotacją i tak naprawdę również do tego na początku użyjemy butelki, ze względu na to, że bardzo fajnie czuć, kiedy tak naprawdę musimy z powrotem przyciągać ręce do siebie. Ale najpierw zaczniemy sobie od podstawy podstaw, czyli od tego, w jaki sposób musimy tak naprawdę zrobić prerotację i w jaki sposób będziemy ten tułów z powrotem wprowadzać w rotację. Jeżeli będziemy obracać się w lewo, to musimy prerotację zrobić w prawo. Jeżeli my obracamy się już w rotacji w prawo, no to prerotacja będzie w lewo. Naszą naturalną stroną z Oliwką jest rotacja w lewą stronę, więc dla nas prerotacja będzie w tą, a rotację będziemy ściągać w tą stronę. Jednocześnie sobie zwróćcie uwagę na pracę kolan. W momencie, kiedy jesteśmy w prerotacji, jesteśmy w dole, ale już w momencie, kiedy kończymy prerotację i tu byśmy wychodzili do góry, to tu już powinniśmy być na wspięciu na palce. Ale na razie, na powoli, na spokojnie, zrobimy sobie sam swing w prawo i w lewo, z jednej strony na drugą i cały czas spróbujcie wyczuć, jak ta woda w butelce próbuje w którym momencie Was odciągnąć od siebie, a w którym Wam pomaga zrotować się dalej. Mniej więcej od kąta 45 stopni, czyli mniej więcej, możesz robić dalej, mniej więcej w tym miejscu tak naprawdę ta woda z powrotem powinna Was dalej ciągnąć w kierunku rotacji. I to jest ten moment, który powinniście wykorzystać na to, żeby tą rotację ściągać. Tu jest prerotacja i do tego momentu musimy doprowadzić i dopiero przyciągać. Zrobimy sobie teraz już z przyciągnięciem, ok? To jest prerotacja i przyciągamy. Prerotacja, przyciągamy. Kilka razy sobie tak zróbcie. Oczywiście osoby, które rotują się w przeciwnym kierunku, tu mają prerotację, a tu przyciągamy. I przyciągamy. Obracamy całe ciało, ponieważ pamiętajcie, że później głowa musi też pójść z Wami w rotację. Nie róbcie czegoś takiego, bo to nic Wam nie pomoże później w wyjściu do rotacji. I tak jak wspominałam, musimy jeszcze dodatkowo rozróżnić sobie miejsce, w którym jesteśmy nisko w kolanach i miejsce, w którym wychodzimy już na palce. I też sobie zrobimy kilka razy takie ćwiczenie. My oczywiście naturalnie obie zaczęłyśmy od naszej naturalnej strony. Ja chwilę pokażę również na drugą. Tu jesteśmy w dole i wychodzimy do góry. Tak naprawdę taką pojedynczą rotację to najlepiej doprowadzić do takiego punktu, w którym pojedynczą rotację robimy w jedną i w drugą stronę bez problemu. Ale my zaczniemy sobie po kolei. Już zaczniemy sobie skakać, żeby Wam tutaj nie zakłócać. To Oliwka pokaże na początek same podskoki. Najpierw tylko o ćwierć obrotu. Nie więcej, ale znowu powoli, dobra, zrobimy. Poczekaj, ustaw się jeszcze raz przodem i zauważcie, że ona naciągnie, mimo że to jest tylko ćwierć obrotu, naciągnie pozycję, to jest właśnie prerotacja. Opuszczamy delikatnie ręce, bo nam nie potrzeba robienia helikoptera, tylko opuszczamy delikatnie ręce i od tych 45 stopni będzie przyciągać je do siebie. Niezależnie od tego, czy robi, zrób jeszcze raz. Niezależnie od tego, że to jest tylko ćwierć obrotu, ruch ramion wykonajcie poprawnie. I tak naprawdę lepiej sobie zacząć od takiej sytuacji, gdzie robicie mniej rotacji, ale wykonujecie prawidłowy ruch i przyzwyczajacie swoje ciało do tego prawidłowego ruchu, niż od razu zabieranie się za pełną rotację i tak naprawdę lądowanie za każdym razem gdzieś tam na jednej ścianie, na drugiej ścianie, na suficie, nie wiadomo już gdzie, czy na podłodze. Oli, spróbuj w drugą stronę też pokazać. I teraz zauważcie, że to lewa ręka prowadzi nas do prerotacji, a prawa już do rotacji. Ale nic się tutaj nie zmienia. Znowu mamy delikatnie, opuszczamy ręce przez dół i wychodzimy z powrotem łokciem do góry, tak żeby on też nam pomógł w wyskoku.
Okay? W momencie, kiedy tym łokciem pociągniecie stąd wyraźnie do góry, to ten łokieć też pozwoli Wam wyskoczyć wyżej. Spróbujemy sobie już zrobić ćwiczenie takie, gdzie robimy połówki. Pół, naciągnięcie i jeszcze raz pół. Pięknie. Jeszcze sobie przećwiczymy lądowanie, dobra? O, i super. Od razu mamy ręce rozłożone i przez przód ręce z powrotem rozłożone. To jest też bardzo ważne, że w momencie, kiedy nawet robimy te ćwiczenia rozgrzewkowe, szybsze i bardzo często wkładam Wam tego typu pracę ramion, to już myślcie o tym, że ostatecznie Waszym celem jest właśnie to, żeby w tej rotacji były one prawidłowo wykonane. Pięknie, spróbujemy w drugą stronę też pokazać kilka razy, żeby osoby, które rotują w drugą stronę, też czuły się usatysfakcjonowane, ale nawet jeżeli Waszą pierwszą stroną jest strona lewa, to próbujcie na obie, bo tak jak powiedziałam, w pojedynczych rotacjach próbujemy dojść do tego, żeby w obie strony bez problemu kręcić całą taką jedną rotację w jedną i w drugą stronę. Oczywiście do tego dochodzimy. To nie musi być tak, że wy od razu dzisiaj zrobicie w jedną i w drugą stronę pełną rotację, ale próbujemy sobie sukcesywnie do tego dochodzić. To już przejdziemy sobie do całej rotacji. Jedyne, co tu się zmienia, to wykonujemy ten sam ruch, ale troszkę bardziej dynamicznie. Widzicie, ten ruch jest dokładnie taki sam, tylko po prostu ona musi wykonać to szybciej i oczywiście koordynacyjnie, bardzo sprawnie. To już musi być po prostu utkwione w Waszej pamięci ruchowej, żeby za każdym razem zrobić to po prostu tak samo. I mówi się coś takiego w gimnastyce, że musicie stick the landing. I tak naprawdę my na imitacjach też musimy przykleić nasze lądowanie za każdym razem i wtedy czujemy, że my mamy to pod kontrolą. Wtedy dopiero wiecie, że wy wykonaliście całą tą robotę prawidłowo. A teraz sobie już wytłumaczymy, w jaki sposób przejść z prerotacji i wyskoku na wprowadzenie swojego ciała w taką prawidłową pozycję rotacyjną. Po pierwsze, kluczowe jest to, żebyście stali całym ciężarem ciała w momencie rotacji na prawej stronie, jeżeli będziecie na tej prawej stronie lądować. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo jesteście w fazie lotu i wcale nie dotykacie do podłogi, a macie stać nad nogą, ale niestety tak jest. Jest różnica pomiędzy ustawieniem ciała tak, kiedy tak naprawdę byście trzymali ciało w osi, nie utrzymacie się wtedy nad tą nogą i w momencie, kiedy wylądujecie w takiej pozycji, zawsze będzie Was odrzucać z lądowania. A jeżeli będziecie faktycznie środkiem ciężkości ustawieni wyraźnie nad swoją nogą, co pomaga również, bardzo często już wiarze to wykorzystują, że ramiona również nie trzymają w osi, tylko z prawej strony, ale to nie jest rzecz niezbędna, tylko po prostu niektórym bardzo pomocna. Można mieć też ramiona w osi, chodzi głównie o to, żeby przykleić maksymalnie łokcie do naszego tułowia. A teraz jak do tej pozycji dojść? Tak naprawdę w momencie, kiedy przechodzicie z prerotacji, znowu mijamy ten kąt 45 stopni, w tym momencie będziemy się wybijać, to nie próbujcie odskoczyć gdzieś do tyłu i tam zacząć rotacji, tylko wyskoczyć tylko pionowo w górę i zawinąć tak naprawdę całe swoje ciało w lewą nogę. Im bardziej będziecie chcieli się ustawić tak naprawdę w pionie i od razu zwinąć, tym lepiej i szybciej dojdziecie do pozycji rotacyjnej i bardziej w pionie utrzymacie oś waszego obrotu. Teraz sobie spróbujemy od razu dojść do pozycji rotacyjnej i zrobić już pełen obrót, ponieważ już w pozycji rotacyjnej jeden obrót to nie jest ciężka sprawa, ale spróbujemy też zrobić oczywiście stick the landing, dobra? Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to nie wychodzi za każdym razem. Mam nadzieję, że się uda. Okej, a na jedną? O, okej. To, że cofa Was do wyjazdu, do tyłu, po łuku, to nie jest absolutnie błąd. Wręcz przeciwnie, macie wtedy taką pewność, że na łyżwach Wasz wyjazd wyglądałby właśnie tak, jak powinien wyglądać, czyli byłby typowo na zewnętrznej krawędzi, tyłem zewnątrz i ładnie prowadzicie nogę wolną od otwarcia do wyjazdu. Także Was aż przekręca po łuku. I to nie jest złe.
że tam podskakujecie, to znaczy, że w tym momencie super, jesteście do wyjazdu i dopiero zatrzymujecie pozycję. Wasza ustabilizowana pozycja ma być już w fazie wyjazdu, bo to jest ta faza, w której wy macie wytrzymać, zaznaczyć, że jest dobry skok i dopiero przejść w odbicia po skoku. To jeszcze raz pojedyncza rotacja. Super. I pokażemy w drugą stronę też dla osób, które robią tą rotację w drugą stronę. I widzicie, nawet jeżeli lądowanie jest na drugą stronę, to też wypycha, w momencie, kiedy prawidłowo działamy też nogą wolną, wypycha ciało do łuku tyłem zewnątrz. Możecie sobie to oczywiście tylko na sucho wyobrazić, ale właśnie w ten sposób. I próbujemy w tym momencie już ustawić się tak, żeby stać nieruchomo. Dziękujemy Wam za wspólny trening. Mam nadzieję, że teraz wykonywanie rotacji jest dla Was zdecydowanie łatwiejsze. A jeżeli macie ochotę ćwiczyć z nami dłużej, w pełnych wersjach naszych treningów, to zapraszamy Was na mobilną aplikację Woleja.